Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl, witam was w kolejnym odcinku serii Feed the Szybek. Dokładnie, jesteśmy na modpacku Unleashed, z tym, że nie wiem jeszcze jak długo. Tak, teraz już chodzą pogłoski o tym, że za niedługo serwer będzie miał inny modpack. Jaki? No to się dokładniej okaże. Na pewno będzie to wersja Minecraft 1.6.4, tak, 1.6.4. No cóż, ta wersja też już jakiś czas temu wyszła, ale jak wiecie, mody tak szybko nie nadążają i wychodzą z pewnym małym takim opóźnieniem, no. Jak widać, dalej mam swój świąteczny skin, tak, jeszcze mamy święta, także póki są, sobie w nim pochodzę. Ale założymy sobie, o, hełmik, okej. I tak, co na pewno już zauważyliście, no to mamy tak, kilka zmian tutaj. Zrobiłem sobie takie barierki. Nie wiem, lepiej to wygląda, tak wiecie, no. Taka przepaść w nic po prostu by była. Tak przynajmniej są barierki, jakieś zasady BHP, o tak. Coś tego pokroju. Tutaj chyba nic się nie zmieniło. Jedynie co, dodałem sobie zabezpieczenie antyakwizytorowe, takie same jak mamy u mnie w domku. Fajny bajer, no cóż, przy okazji mogłem zastosować inną modyfikację jeszcze do tego, a niezwykły redstone, czyli bezprzewodowy przesył sygnału. Tak, teraz to się schowało, teraz wysunie. Na klasycznych pistonkach sobie to działa. Dodałem także schodki. Schodki dodałem nawet chyba godzinkę temu. Tak, godzinkę temu, odkąd sobie teraz to nagrywam. I ta konkretownica, ona była wcześniej, przed schodekami, i jakoś chciałem sobie oddzielić resztę fabryki od tej tutaj, czyli gdzie się produkuje energię. Generalnie wszędzie dodałem jakieś takie mniejsze detale. Moim zdaniem troszeczkę ciekawiej po prostu wszystko wygląda. Zaznaczyłem sobie także, gdzie będą pozostałe boilery, o ile zdążymy je zrobić. Oraz tu, właśnie, tutaj coś dzisiaj sobie postawimy. Tutaj zresztą chyba też, o, i w tamtym miejscu. No i teraz co to będzie, tak, tu będzie drugi boiler. Low pressure, tak jak tutaj, czyli nie będzie to najbardziej wydajne, ale muszę sprawdzić po prostu, jak bardzo wydajnie produkujemy sobie etanol. Tak samo biomasę, tak, biomasę akurat mamy na datek, także z nią nie będzie problemu. Zobaczymy jak tutaj. Oraz dodamy tą turbinę. Do turbiny rzeczy oprócz tej tutaj mamy to coś, tak, o, to jest multiblock. Jak widzicie, sporo stali już mam naprodukowane. Z tym, że ja stal nie produkowałem. Teraz nie idzie chyba zobaczyć, chociaż chwilka. Nie tak. Tą stal trzeba wytworzyć w Blast Furnace, a tą, którą my mamy, tworzy się z czegoś takiego. Taki proszek wytwarza się z jednej sztabki żelaza i czterech węgli, tak, cztery węgielki wkładamy i otrzymujemy dwa takie proszki. Nie wiem, tu jest pokazany jeden, otrzymuje się generalnie dwa, co jest chyba znacznie wydajniejsze. Szybciej można naraz to naprodukować, także mi to bardziej pasowało. Tak, jeszcze przejdziemy się teraz po parę rzeczy. Zmienimy sobie wszędzie te silniczki, tak, to są Commercial Steam Engine, a my sobie postawimy industrialne. One są bardziej wydajne, dwukrotnie. Jeden industrialny to dwa takie, a z tego co pamiętam, co mówił SafeMod, taki boiler może uciągnąć cztery industrialne silniki. Także tym się teraz zajmiemy. Gdzieś tu mam skrzyneczkę. O, tak, to jest ta właśnie skrzyneczka. I sobie ją weźmiemy ze sobą. Użyjemy do tego force wrencha. O.
Teraz skoczymy tu. I postawimy sobie skrzyneczkę na przykład w tym miejscu. Ok, jak widzicie, już silniczki naszykowane. Mam także bardzo dużo Reston Energy Cell. A to dlatego, że chcę po prostu rozwinąć to wszystko tutaj bardziej. I myśląc już przyszłościowo, zrobimy większy akumulator w tym miejscu. To chyba zostanie bez zmian w tym miejscu. Chociaż może to zrobimy takie... Zrobimy z tego takie bezpośrednie podłączenie. To jeszcze się zobaczy. Silniki możemy dać już w zasadzie nawet klocek wcześniej. Miejmy nadzieję, że przez jakiś czas pociągnie bez. Okej, to zrobimy tak. No dobra. Na razie ustawimy to w ten sposób. Redstone... O, Energy Condite. Podłączymy z tej strony. Te zaraz podłączymy i wszystko będzie lepiej pracowało, przynajmniej tak myślę. Z tym, że najpierw uporajmy się z tym tak, żeby nie być zbytnio stratnym. Oj, tylko jeden Liquid Act. Trzeba skoczyć do domku i dorobić parę. Na szczęście już jestem naszykowany na takie ewentualności. Ups. Mogę cię zebrać? Nie. Muszę użyć Omni Wrencha. Okej. Tu powinniśmy mieć właśnie utwardzone szkło. Weźmiemy sobie tak z 8 sztuk. Następnie potrzebny jest chyba koper. Dwa razy więcej niż szkła. Okej. Tyle powinno być wystarczająco na ten moment. Teraz skoczymy na dół. Okej. Podłączymy sobie... O! Te liquidacty. Poprzekręcajmy silniczki, tak żeby już pasowały. Oho. Z tej strony podłączone, z tej również. Chyba w tym momencie... O! Możemy zrobić coś takiego. One się jeszcze nie będą napełniać parą. Zrobią to chyba dopiero za chwilę. Jak im damy redstone'owy sygnał? Czyli tak, przydadzą się jakieś klocki. Tak, moment, tylko poukładajmy to wszystko, żeby się nie pomieszało nam. Ja mogłem ten całe żelastwo gdzieś zostawić. Za dużo tego ze mną jest. Dobra, weźmy może tak. Tutaj dwa. Weźmy od razu jeszcze dźwignię. Gdzie są? Gdzie są? Gdzieś tu były. Ok. Tu musimy chyba przestawić pewną rzecz. O, właśnie. W tym momencie już produkujemy parę, przynajmniej w tych silniczkach. Jak widzicie, już produkują więcej niż te dwa, także możemy spokojnie je sobie wyłączyć. Co jest? Okej. Także to bierzemy sobie stąd. O. To odłączymy. Silniki się weźmie. Okej, dobra. Jako, że mamy za dużo znowu rzeczy, trzeba by coś odłożyć. Dobra, na razie nie przyda nam się całe to żelastwo. Okej, to dopiero za chwilkę. Pozbieramy itemki i tak, wszystko już tu niby funkcjonuje. Więc teraz dodajmy pozostałe dwie dźwignie.
pracują? Tak, ok, działa. Także w tym momencie możemy zacząć podpinać pozostałe cele. Tylko czy to będzie mogło być tak, jak myślę? Nie wiem, podłączymy to na razie tak, na odstępie dwóch bloczków, żeby potem nie było jakichś problemów typu, że ta końcówka jest przeznaczona do wysyłu, a ta do odbioru. Więc nie wiem, czy nie byłoby problemu, gdybyśmy zaraz tu dali redstone cell, także zostawimy to tak. Jak widać, już się ładują. Weźmy ich już kilka ze sobą. Jakby je tu ładnie popodłączać. 4 może tak. Oho. Weźmy resztę. Powiem wam, że troszeczkę surowców one kosztowały, ale myślę, że to się będzie opłacało. Przynajmniej od razu będziemy mieli jedno źródło energii gdzieś tutaj. I nie będzie trzeba zbytnio kombinować. I ja chcę podłączać, tak, czyli stąd będziemy produkować. To będzie naszym największym źródłem, o, energii, tak, stąd będziemy wszystko sobie czerpać. W tym momencie moglibyśmy w sumie pokryć je jakby taką kolejną warstwą Redstone Energy Conduit, o, Conduit. Nie jestem pewien teraz, jak to się poprawnie wymawia. Okej. W którym by tu miejscu teraz sobie podłączyć Tesseract? Może tu na dole. Tak, nie będzie źle, tak myślę. Bierzemy od razu 2. Jak widać, świeżutko skraftowane. Jeszcze żadnego właściciela nie ma przypisanego. Firma Raku. Nie wiedziałem, że już coś zrobił. Dobrze. Na jaką by to częstotliwość sobie ustawić? To jest na 1, ok. To my sobie ustawimy na 2. Nazwę damy na Steam. Dokładnie. Zapisz. I ustaw od razu, tak. I to będzie tak, ustawiamy to. Wysyłaj. Tylko mam. Tak, to będzie tylko nam wysyłać energię, a nie odbierać. Więc w tym momencie możemy sobie podłączyć Tesseract chyba w to miejsce. Myślę, że bezpośrednio też możemy to zrobić. Jest tu jakaś energia? Jest. Tak więc robimy to. O, w ten sposób. Prywatne. Steam. Zapisz. Ok. To ciekawe. Chyba nie produkujemy jeszcze energii. Zobaczmy. Energia utrzymuje się na stałym poziomie. Tak więc chyba jest dobrze. Także to możemy. Tak, to na pewno możemy wyłączyć. Ewentualnie mamy jeszcze stare zasilanie, więc ono będzie awaryjne. Tak w razie czego, gdyby jednak coś poszło nie tak, to możemy już odłączyć. Nie będzie to już więcej przydatne. Przynajmniej mam taką nadzieję. I te dwa silniczki też zbieramy. To odłączymy i mamy już jakiś tam większy porządek. Tak, wszystko, ok. Co by tu jeszcze podłączać? Właśnie, musimy przeprowadzić w sumie jeszcze siatkę z tej strony. Nie wszystko jest jeszcze podłączone. Tak,
to musimy jeszcze przestawić z tej strony na wysyłanie. I okej, energia poszła. Poprzestawiajmy jeszcze resztę. Uje. Yeah. Ups. Zobaczmy. Energii i tak jest na dodatek, więc dobrze. Wszystko się sprawuje tak, jak powinno, przynajmniej w teorii. Produkujemy 5 MJ na tick. Coś nas ogranicza. Chyba ilość dostarczanej pary. Tak więc, będziemy musieli się już zająć drugim bojlerem. Tu podłączymy sobie wodę. Tak. Paliwo, jeszcze paliwo trzeba przeprowadzić tędy. Ups. Krawężnik mnie podbił. Ups. Nie na szyfcie. Raz, dwa. Damn. Coś nie bardzo działa jak powinno. Nie tak to miało być. Ojej, jej, jej. Musimy z powrotem to teraz pousuwać. No cóż, brawo szybku. To nie ma być z parą. No come on. Dlaczego ty się nie chcesz podłączyć? O, jest, okej. Zadziałało w końcu. Teraz musimy tylko doprowadzić z tej strony. Jest, okej. To już chyba wszystko, bo mamy i paliwo, tak więc... i wodę. Tak więc teraz możemy wziąć już, zacząć budować bojler. Co nie jest już taką trudną sprawą, już raz tym się zajmowaliśmy. Tak, to się podłączyło, dobra. Układamy resztę. I teraz sam boiler, tak, podstawka już do niego stoi. Tum, 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 okej. Jeszcze to. I... puf, okej, ostatni klocek. Aż gracz dołączył. Zobaczmy tylko, czy nasz wodny akumulatorek nadrabia. Tak, wyrabia. Tak więc jest dobrze. Powoli temperaturka będzie sobie rosła. Ale to chyba bardzo powoli. Tak, na początku będzie pobierał dużo etanolu. Ale to dobrze. Mamy go na tyle, że przynajmniej jakoś odblokuje to nam produkcję biomasy, bo tam już naprawdę jest cienko. Tam już jest wszystko przepełnione, także musimy wymyśleć po prostu, jak się tego pozbyć. Czyli jak spożytkować całą tą energię. Czy tutaj wszystko działa? No, wygląda na to, że tak. Co by tu teraz zrobić, żeby było lepiej? Chyba podłączymy bezpośrednio nasze bojlery. Okej. Nie wiem, czy to coś da, ale na razie tak ustawimy. O, okej. Dorobimy chyba kolejne liquidakty. Tak, bo myślę, że bezpośrednie podłączenie może być wydajniejsze od tego, które aktualnie mamy. Dobrze, skoczmy zatem jeszcze raz do domku. Kilka liquidaktów więcej powinno załatwić sprawę. 12, okej. Czyli tu musimy... sobie wziąć 6. Puf, puf, oki. Wracamy do fabryki i mam nadzieję, że to teraz jakoś lepiej będzie się przenosić. Znaczy, para. Okej. To podłączę.
wyłączamy. Jest. I to. Wydaje się, że więcej nieco pary mamy teraz w tym przewodzie. Wygląda na to, że produkujemy nawet więcej energii. Tak więc to jest dobre. Tak. Zobaczmy jeszcze tylko, jak tu na górze to wygląda. Czy energia się przesyła? Tak, wszystko działa jak powinno. Tak więc jedyne, co potem możemy zrobić, to dodać kolejne stile. Szybciej będzie się przynajmniej produkowało wszystko. Nawet będziemy w stanie dodać jeszcze jeden. Tak przy okazji już sobie po prostu go ustawimy gdzieś tu. Znaczy styl jeszcze jako taki nie istnieje, musimy go najpierw zrobić. Ale już możemy przynajmniej ustawić sobie odpowiednie rzeczy w to miejsce. O, tak. Coś jeszcze? Aha, jeszcze pod biomasę będzie jeden likwidak potrzebny. I to tak tyle. Potem się go podłączy i będzie wszystko działać. Tak przynajmniej w teorii. Skraftujmy sobie crafting table. Żeby było obok nas i zobaczmy, co potrzebujemy teraz do skraftowania naszej steam turbinki. Jest ona dość droga. Mamy... potrzebujemy chyba... 6... nie, 12. 12 takich bloków. Czyli troszeczkę pójdzie na to rzeczy. Zobaczmy tylko, ile to będzie. 12... aha, 12 takich bloczków też będziemy musieli sobie skraftować. Okej, okej. Mamy 10... 11... ups. I 12, okej. To już mamy z głowy. Przyda się jeszcze... Gdzie tu jest Omniwrench? Jest. 12 plate'ów. Zrobimy więcej już tak na zapas. Okej, to troszeczkę potrwa. Także zobaczmy, co potrzebujemy do środka. Bo tak, ten multiblok, on sobie fajnie, sprawnie działa, ale potrzebuje czegoś takiego. Turbine rotor, tak? Czyli trzy dyski, które składają się z kolejnych elementów, które wszystkie są wykonane ze stali, czyli troszeczkę kosztowna sprawa i to chyba działa przez jeden dzień, czyli naprawdę ogrom stali na to idzie, ale będziemy mogli dzięki temu produkować jeszcze EU, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak więc, ile to będzie? Musimy mieć trzy takie dyski. Okej. To mamy... A, momencik, chwilka. Tak, i to będzie jeszcze chyba 7. Jeżeli dobrze liczę. W tym momencie potrzebujemy jeszcze parę bloczków. 3 chyba. Tak. I 3 rotory, jest ok. 3 turbinki i mamy... nie, 3 dyski, o, tak, to jest 3 dyski i mamy już rotor. Aha, jeszcze tylko musimy kliknąć, skraftuje się ostatnia część. Ok, to już sobie odłączę, bo tu nie produkujemy za dużo energii. A niestety to strasznie zżera, kurczę. Szkoda, że tak jest, ale trudno. Nic na to nie poradzę. Chyba się pomyliłem w obliczeniach. Potrzebujemy jeszcze jeden... Nie, jeszcze 3 bloczki więcej. Okej. Raz, dwa, trzy... Nie, 4.
Teraz dokraftujmy pozostałe i ok. Tak więc, ups, idziemy już do fabryki. Na dół. W fabryce. Mam nadzieję, wszystko działa, nic nie wybuchło. Ok, wszystko działa. Tak więc postawmy sobie tutaj tą naszą strukturkę multiblokową. Dum. I ostatni. Yeah. No tylko popatrzcie, całkiem fajnie wygląda. I do środka wskakuje nam rotor. No dobrze. W tym momencie byśmy potrzebowali jeszcze skraftować parę innych rzeczy. Czyli tak, tu będzie szła para. I z tego będzie wyjście na przykład za pomocą glass fiber i będziemy produkować sobie EU. Tak jak tutaj na przykład, z tym, że to teraz nie chodzi. A właśnie, skoro już tu jesteśmy, mogę wam coś pokazać. Od jakiegoś czasu miałem małą przerwę, nie umiałem się po prostu zabrać do nagrywania. Kurczę, nie miałem w ogóle czasu. Na szczęście już mam. I przez ten cały czas produkował się scrap. Mamy już 136 tysięcy scrapu. Juju Matter też bardzo szybko się teraz produkuje. Zresztą sami zobaczcie, jaki jest owoc naszej pracy. Wystarczy, że zapodamy sobie tutaj lawę. Ona się zaraz tu wyrówna i będzie dalej pełny tank. I EU cały czas się produkuje. A tutaj tak, co sekundę czy tam co dwie leci jeden scrap. I przez co zużywamy znacznie mniej energii na produkowanie jednego EU. EU Matter, tak, o właśnie. Z tym, że nie mamy gwarancji, że zawsze się wyprodukuje. Ale znacznie wydajniejsze to jest ze scrapem. I kurczę, serio, strasznie mi się to podoba. Przynajmniej Iridium można już produkować. Tak, to mamy równo. Tak, to już mamy równo. No i tak generalnie, jeżeli już zauważyliście, mogę jeszcze dopowiedzieć, że zrobiłem, jak widzicie, już tą całą tutaj piwnicę. Tak, o tym jeszcze nie powiedziałem na początku. Wolałem teraz, ale już, no, chyba to widać, co tu się działo. Śmiesznie chodzą te silniki, trzeba potem to jakoś wyrównać. Co by to tu jeszcze chwilka, zobaczmy. Czy to już wszystkie rzeczy? Tak, to już wszystkie rzeczy chyba, które sobie zaplanowałem. Zobaczmy, jak stoimy z czasem. Myślę, że wystarczająco, tak. Materiał może nie będzie długi jak reszta, ale dużo zrobiliśmy. Sami zresztą zobaczcie. Kolejny boiler, turbina. Wystarczy ją podpiąć. Jedynie co, to muszę jakieś MFSU skraftować. Może nawet więcej niż jedno. Będzie to przynajmniej do zasilania. Tak. Czego? Tego jeszcze nie jestem pewien. Zapewne maszynki z Industrial Craftu. Bądź też tutaj. O, tak. To może być też zasilane właśnie z tego. No i zapewne jeszcze rozwinę coś tu. W następnym odcinku, jeżeli jeszcze nie przejdziemy na nowy modpack, zajmę się maszynerią tutaj jakąś. Pod względem tego na przykład, żeby był jakiś macerator i tak dalej. Nie, pulverizer, o właśnie, bo to thermal expansion, tak, z tego będziemy korzystać. Okej. Także dzięki za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Troszeczkę taki, nie wiem, na speedzie, cały czas co się działo. Cały czas coś budowałem, jeśli chodzi o maszynki, tak, czyli rasowo-techniczny odcinek. Także dzięki za obejrzenie, spodobało się, to skomentuj albo daj łapkę, tak. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i cześć.